Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, przed wami kolejny przegląd modów do Skyrima i tym razem mam dla was taki mały, klimatyczny domek niedaleko Rzecznej Puszczy, ale zanim się do niego udamy, musimy najpierw zdobyć klucz do niego. Ten klucz znajduje się w jaskini, znaczy nie w jaskini, tylko w kopalni Żarzącego Okrucha. Powiem wam, że epicka nazwa. No i oczywiście udajmy się tutaj na początek, aby zdobyć sobie ten kluczyk. Gdy już ten klucz zdobędziemy, to będziemy mogli na spokojnie udać się do nowego domu. Ta kopalnia to jest właściwie jedna z pierwszych, którą odwiedzamy w grze Skyrim. No bo jak zaczynamy sobie rozgrywkę, no to jest chyba pierwsza lokacja, na którą trafiamy. Więc myślę, że każdy zna tą kopalnię. No ale jeśli chcecie się dostać do tego domku, to musicie jeszcze raz ją odwiedzić. I ja wam tutaj zaraz pokażę, gdzie ten kluczyk się znajduje. Dobra, tutaj jeszcze kogoś mamy. Trzeba by się ich pozbyć. Dobra, zabici. Tutaj musimy sobie otworzyć przejście, bo inaczej się nie dostaniemy dalej. Wystarczy użyć dźwigni. To sobie tak na szybko wszystko robimy. Myślę, że każdy zna tą lokację i nie ma sensu tutaj coś więcej pokazywać. Dobra, zabici. Tutaj chyba jeszcze jeden strażnik będzie, czy tam bandyta. Dokładnie. Dobra, zabita jest. Tutaj musimy sobie te drzwi otworzyć. I tu, na tym stole, znajduje się właśnie klucz do naszego nowego domu. Przy okazji tutaj jeszcze mamy pewną książkę, która tam opisuje jakąś historię. Jeśli interesują was takie rzeczy, to myślę, że warto sobie to przeczytać. Tu po prostu jest napisane, skąd ten dom w ogóle się wziął i tak dalej. Dobra, to teraz przenieśmy się już do naszego domku. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dom znajduje się naprawdę blisko Rzecznej Puszczy. Jest bardzo klimatyczny. Tak jak mówiłem, jest skromny, ale oczywiście jest tutaj sporo klimatu. Myślę, że coś takiego wam się spodoba. Na zewnątrz prezentuje się on w ten sposób. Tutaj mamy nawet jakąś klatkę. Ale oczywiście wejdźmy sobie do środka. Tutaj nie ma za wiele rzeczy, jak już mówiłem, dom jest skromny, ale jest on idealny właśnie dla nowych postaci. Jeśli gracie sobie od nowa w Skyrim lub jesteście dopiero początkującymi graczami, to myślę, że taka modyfikacja będzie dla was jak najbardziej ok. Z tego względu, że nie ma tutaj żadnych, wiecie, przesadzonych rzeczy. Jedyne, co tutaj znajdziemy, no to stalowe strzały i jakiś łuk, jakieś skrzynki. Nie ma po prostu tutaj żadnych dodatkowych przedmiotów, ale jest jakaś skrzynka, jakieś szafki, łóżko. Takie, myślę, że bardzo fajne miejsce jako pierwszy domek. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Widzicie, jak ten domek się prezentuje. Jeśli modyfikacja wam się spodobała, no to zostawcie łapkę w górę, czy też jakiś komentarz. Do usłyszenia. Cześć.